bardzo przepraszam, troszeczkę się spóźniłam, ale nie wiem, słyszałam, że podobno od Państwa podziękowań za to, co tutaj, co się dzieje, co z nami robi Pan Dyrektor, ile czasu poświęca. Nie wiem, czy była mowa. Jeśli nie, to ja powtórzę. A jeśli nie było, to chciałam powiedzieć, że proszę Państwa, nawet w dużych miastach wojewódzkich takiej ilości dojrzałych osób, nie powiem dorosłych, starszych, młodszych, ale chcących być, chcących ćwiczyć, chcących uczyć się, bo my tylko możemy, czy my chcemy, a my nie musimy. Ale o czym to świadczy? Że skoro nie musimy, to jesteśmy. I dlatego myślę, żeby nie rozwodząc się za długo, bo być może, że władza nasza już co miała powiedzieć, bardzo pozytywnego o Panu Dyrektorze to powiedziała. Ale ja dziękuję, przede wszystkim to dziękuję i gościom zaproszonym, i działaczom, i wszystkim sponsorom, bo za coś też tutaj spożywamy ten posiłek. I Państwu, którzy chcą się uczyć i myślę, że nadal się będą uczyć, bo zapytałam Pana Dyrektora, jak długo się chodzi na tę uczelnię, bo ja już 4 lata chodzę i chciałabym wiedzieć, czy jeszcze dalej możemy chodzić, czy już nie. Ale Pan Dyrektor odpowiedzi mi nie dał. Ale myślę, że jeszcze nam tę odpowiedź da, a na razie to bardzo mu dziękujemy, że znajduje czas, że jest wśród nas. Ja jednak polecam, żeby od czasu do czasu zrobił badanie jako służba zdrowia i wiem, że my często coś omijamy. Mówiliśmy tu o służbie zdrowia złej. No ja akurat przez 40 lat pracowałam, to wiem jaka była, jaka jest, a jaka będzie, to nie wiem. Ale Panie Dyrektorze, raz jeszcze dziękujemy. Mamy nadzieję, że Pan nie zrezygnuje. Mamy nadzieję, że będzie nadal Pan z nami. A wszystkim Państwu dziękuję, życzę zdrowia i obyśmy się spotkali tu za rok, a nigdzie więcej w jakimś szpitalu. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ponieważ już potem nie będę już nic mówił, oczywiście dziękuję za oklaski i życzenia. Nie mam zamiaru rezygnować, broń Boże, aczkolwiek nasze ogólne zgromadzenie będzie 27 września, ale będzie miało charakter sprawozdawczy, bo tak jest w naszym statucie. Sola, sola, nie żyją, żyją Pan. Sola.